Pan Przewodniczący wywołał mnie też tutaj do odpowiedzi, bo rzeczywiście nadał się dla kilka postulatów wysunęła, myślę, że część została z nich zrealizowana, ale to są jeszcze takie drobiazgi bieżące i tak Panie Przewodniczący nie umiem odpowiedzieć od ręki i z rękawa wyrzucić tutaj ileś propozycji, które są nurtujące dla spółdzielni, a moglibyśmy o nich dzisiaj mówić. Myślę, że to na bieżąco w ciągu roku spokojnie będziemy realizować tutaj przy współpracy Pana Przewodniczącego i też Pana Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki, Pana Darka Polskiego i Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, bo Rada Osiedla akurat właśnie tak się szczęśliwie składa, że no, ma i spotkania w siedzibie spółdzielni i też jakby swoim zasięgiem obejmuje znaczną część spółdzielni, terenów spółdzielni mieszkaniowej. Też chciałem podziękować no ale to jest właśnie, no, to tak wygląda współpraca właśnie, na to polega współpraca, żeby się wyrozumiałeś właśnie. To też w Państwa obecności chciałem Panu Prezesowi Spółdzielni, Panu Darkowi podziękować za to, że może gościć nieodpłatnie, to chciałem podkreślić, nasze dzieciaki, nasze, to myślę, nasze wszystkie ostrołęckie dzieci, bo tutaj ma swoją siedzibę świetlica terapeutyczna prowadzona przez miasto i dzięki właśnie uprzejmości tej zarządu i Pana Dariusza to te dzieci mogą się spotykać i spędzać czas, a to jest niezwykle cenne miejsce, znaczy cenna możliwość, dlatego że wiele dzieci może skorzystać z pomocy, wsparcia, chociażby w odrobieniu lekcji, w wysłuchaniu, w nauczeniu się czegoś pozytywnego i oderwaniu od to, co by było dla naszej ocenie niepożądane, więc myślę, że to korzysta nie tylko osiedle i Rada Osiedla, ale wszyscy mieszkańcy bloków, które są współdzielni. Także ja bardzo za to dziękuję i też staramy się jakby rewanżować i spółdzielni i Radzie w drugą stronę, dziękując za to też jakoś to, co samorząd może zaoferować w jakimś minimalnym stopniu. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Radę Osiedla i w jaki sposób zainwestowanie, czy odzwierciedlenie zainwestowania osiedla w budżecie miasta, to pewnie trudno znaleźć jakąś taką wielką pozycję, która tutaj, na której można by skupić naszą uwagę, bo osiedle, wbrew pozorom, pomimo że ma wielu mieszkańców, to nie jest obszarowo dużym, ale myślę, że Państwo też to widzą, że sporo rzeczy już udało się zrobić w kadencji Pana Prezydenta Przewodniczącego, w dwóch kadencjach w zasadzie, bo od 2006 pierwsza jest kadencja, od 2010 druga i Państwo myślę też to zauważają razem z Radą Osiedla i wszyscy, nawet ci, których tutaj nie ma, to też ja spotykam się z pozytywnymi uwagami, bo chociażby szkoła, prawda, i boisko przy szkole i parking, który też wspólnie ze spółdzielnią na terenie spółdzielni wybudowany został, to są takie myślę, dobre przyjawy współpracy, ale też i remont drogi ulicy Dzieci Polskich, który no, od wielu, wielu lat, że tak powiem, że my też chcemy, prawda, i tu też powinno się coś zrobić i tak jak Pan Adam, Pan Przewodniczący podkreśla, doczekaliście się Państwo, a to nie dlatego, że trzeba było pukać do Prezydenta czy do Rady i ciągle i zróbcie, tylko dlatego, że no, jakąś hierarchię wydatków trzeba stosować i możliwości budżetu nie są takie ogromne, że jak wszyscy radni czy też radni osiedlowi proszą samorząd, że zróbcie u nas tyle uliczek, tyle chodników, to nagle damy radę zrealizować. I Pan Adam był radny miasta i Pan Darek był radny miasta, więc wiedzą, jak się konstruuje budżet i ci panowie wiedzą, jak się konstruuje budżet i że się nie da no, wszystkiego naraz w jednym roku zrealizować, więc są jakieś priorytety i myślę, że to systematycznie zrealizowane. Stąd wspomniałem o tych niektórych inwestycjach, które na osiedlu się dokonały, plus jeszcze ten parking po lewej stronie szkoły, gimnazjum nr 2, to najświeższe, można powiedzieć, miejsce do parkowania i też no, jakaś taka inwestycja na tym terenie. No, z obszaru sportu, turystyki, wspomniane przez Pana Przewodniczącego, siłownie, no chciałoby się, żeby było więcej. Być może w tym roku uda się coś dołożyć, jak nie w tym, to być może w najbliższym czasie, ponieważ na pewno Państwo słyszeli, że zainwestowaliśmy w Parku Miejskim takie
ciekawe urządzenia gimnastyczne, znaczy one tam nie są jakieś wymyślne specjalnie, ale to konstrukcja rurowa, ale powoduje wiele frajdy dla młodych ludzi, którzy lepiej niech tam spędzają czas, niż mają dokuczać nam, starszym mieszkańcom, w blokach, przed blokami, czy w innych miejscach, więc myślę, że to też są takie rzeczy i sprawy pożądane, żeby każdego w jakiś sposób usatysfakcjonować. Jeżeli chodzi ogólnie o miasto Ostrołęka, to myślę, że też patrząc na budżet i zamierzenia, nie ma się czego wstydzić i jest o czym rozmawiać. Pierwsza, największa chyba inwestycja, to, której notabene nie widać, ale jest bardzo ważna i pożądana, to jest stacja segregacji odpadów w Wojciechowicach. To myślę, że nie trzeba Państwa też przekonywać do tego i tłumaczyć, jak jest bardzo ważna. Wystarczy, że Państwo też spotkali się, zetknęli się ze zmianą systemu odbioru śmieci. W całej Polsce mieszkańcy ojczyzny się z tym spotkali i każdy z nas odrobinę to odczuł, bo jakby opłaty za śmieci wzrosły. Ale to nie tylko zmiana tego systemu pociąga, nie tylko zmianę sposobu naliczania, odbierania odpadów, ale również też segregowania, utylizowania i kompostowania odpadów. Więc ta stacja ma to na celu, żeby była komunalna, była miejską jednostką, żeby samorząd, przy współpracy samorząd miasta Ostrołęki, przy współpracy samorządów gmin ościennych, ponieważ to jest taka regionalna stacja i punkt odbioru odpadów, żeby współpracowała się z gminami ościennymi i miała wpływ, realny wpływ na wysokość kosztów odbioru tych śmieci. Czyli nie tak, że ktoś sobie prywatnie posiada stację segregacji odpadów, zbierania odpadów, segregowania ich, a potem oddaje na miejskie wysypisko, tylko już to wszystko coś do niczego nie nadaje i wtedy miasto ma z tym problem, tylko żeby miasto mogło również korzystać, czy segregować śmieci, dać zatrudnienie osobom bezrobotnym, no i potem też jakby sprzedawać to, co da się odzyskać, a resztę składować. I wtedy myślę, że, a ponieważ ten system opiera się na tym, żeby nie był dochodowy, tylko żeby się finansował, więc jakby tu miasto nie ma interesu takiego, żeby łupić i gminy, i mieszkańców, tylko ma interes taki, żeby to się finansowało, czyli tak kształtować cenę, żeby nie była wygórowana, a spowodowała, żebyśmy nie musieli jako samorząd też za wiele dokładać. Stąd taka potężna inwestycja, oczywiście ona nie jest stricte z budżetu miasta, nie wszystkie pieniądze pochodzą z budżetu miasta, tylko znaczna część pochodzi z funduszy europejskich i tutaj też należą się słowa podziękowania dla województwa mazowieckiego za to, że współpracuje z miastem Ostrołęką i też połowę środków przeznaczyło na budowę tej stacji, bo sami rzeczywiście byśmy nie dali rady, ale potem w przyszłości to się przełoży na to, że właśnie będzie to jeszcze lepiej zorganizowana sprawa odbioru i segregowania odpadów. Tyle się rozgadałem, proszę Państwa, o tym, bo jest rzeczywiście duża inwestycja, bo jest ponad 40-milionowa, to proszę mi wierzyć, naprawdę wiele tam się dzieje, chociaż jak byliśmy teraz tutaj i Pan Przewodniczący był i Pan Radny Przewodniczący Komisji, Pan Dariusz Bralski, to widzieliśmy tylko trochę betonowych ścian, trochę metalowych słupów i zastanawialiśmy się, gdzie te pieniądze, no ale okazuje się, że to na razie to było wmurowanie kamienia węgielnego, więc jeszcze wiele inwestycji przed nami, a też duże koszty wymagają nakłady, te, które się chowa w ziemię, bo tam grunt jest nieodpowiedni i trzeba było to odpowiednio grunt przygotować, żeby nie było też jakoś, no nie było zagrożenia dla środowiska, więc to są takie koszty, ale też i urządzenia w tych halach, które tam powstaną, są bardzo kosztowne, więc dopiero jak te urządzenia przyjdą, to wtedy będzie widać całość i też ciekawy element może, on jest jakby na boku, tam on zabłysnął, ale element edukacyjny, bo była z nami młodzież, jakby ten akt murowania, jakby ten moment murowania aktu lekcyjnego, młodzież ze szkół była i potem jak wybuduje się tą stację segregacji, jest sala konferencyjna, gdzie można będzie prowadzić właśnie takie szkolenie, takie edukacyjne dla młodych ludzi, żeby oni uczyli się, mając jakby widzieć, jak funkcjonuje stacja segregacji, potem na spotkaniach w tej sali konferencyjnej będą się dowiadywać jeszcze więcej, będą prowadzeni w ogóle po tej stacji i myślę, że to będzie też dobrze oddziaływać na to, żeby w przyszłości byli dobrymi takimi przekazicielami tego, że warto segregować, że warto dbać o czystość, a nie bezmyślnie tylko, że tak powiem, wrzucać śmieci do kosza, które rosną i jak ktoś nam podkreślił na zakończenie tego aktu murowania, żebyśmy nie byli Neapolem, nie?
wiecie Państwo, że Neapol ma problem ze śmieciami, do tej pory nie może sobie poradzić, więc myślę, że Ostrołęka jest wśród miast takich, które poradziły sobie nieźle ze śmieciami i bez większych jakichś tam zawirowań i obciążeń. Innymi zadaniami, które przed nami, to troszeczkę inwestycji drogowych na osiedlu Stacja, ulica Wiejska, dokończenie tej ulicy, szereg takich uliczek osiedlowych, nie są to duże uliczki, więc już jakby nie będę ich wymieniał. Też dokończenie ulicy Gorbatowa, dokończenie przebicia dalszego przedłużenia jakby ulicy Korczaka, bo pamiętacie Państwo, od ulicy Sienkiewicza do Goworowskiej jest zakończona etap budowy, teraz następny etap do ulicy Gorbatowa i z nadzieją na przyszłość od Gorbatowa do 11 listopada, więc to taka mała obwodnica, ona jest bardzo potrzebna, żeby rozładować ruch w środku miasta, więc to jest taka dosyć no i kosztowna i jedna z większych inwestycji. Inwestycje drogowe na osiedlu Otok, na osiedlu Łazek, na ulicy Otok, w Wojciechowicach, tam na ulicy Koszarowej i 5 Pułku Łano. Więc no tak można powiedzieć, że w każdym osiedlu, w całym mieście, jakby Promieniście, bądź jak to woli, tak sukcesywnie realizowane są potrzebne inwestycje na tyle, na ile budżet pomaga.